Dzień dobry, nazywam się Michał Przyrzewski, jestem konstruktorem w fabryce broni i zostałem poproszony o to, żeby Państwu opowiedzieć o różnicach między karabinkami GROD w wersji A0, A1 i A2. No to jak Państwo widzą, są tylko dwa karabinki zamiast trzech. Wynika to głównie z tego, że różnice między wersjami A0 i A1 są stosunkowo niewielkie. Różnica pierwsza polega na tym, że została przeniesiona tulejka pasa. I tak jak tutaj mamy łoże do wersji A0, które posiada tulejkę pasa na skośnych dolnych powierzchniach w ustalonym miejscu, tak, nie mamy możliwości przeniesienia sobie punktu mocowania pasa, tak do łoża w wersji A1 dodaliśmy odcinek szyny wyposażony w tulejkę z montażem pasa. Dlatego można w każdym z tych wycień zamontować sobie tam, gdzie chcemy. Drugą zmianą, bardzo istotną, jest wzmocnienie tutaj okładki napinacza. Odkąd wprowadziliśmy tę zmianę, już praktycznie nie ma doniesień o tym, żeby pękały. Różnice między wersjami A1 i A2 są już znacznie większe. Taką najbardziej widoczną różnicą oczywiście jest przedłużone łoże. Daje nam ono więcej miejsca na ręce, ale jednocześnie osłania nam regulator gazowy. Tutaj oczywiście taką bardzo widoczną zmianą są też akcesoria, które montujemy na łożu. Są to chwyt przedni, panele boczne i handstock. Wszystkie, tak samo jak chwyt pistoletowy w magazynach, zostały zaprojektowane tutaj w fabryce broni i posiadają bardzo agresywną strukturę, tutaj fakturę, przepraszam, więc chwytność jest bardzo dobra. Jednocześnie przy prowadzeniu intensywnego ognia te panele boczne zabezpieczają rękę strzelca przed nadmiernie rozgrzanym łożem. Przy czym warto zauważyć, że to łoże też nie nagrzewa się bardziej niż w konkurencyjnych wyrobach. Tutaj, jak wspomniałem, mamy chwyt pistoletowy, też zaprojektowany w fabryce broni. Jest bardzo ergonomiczny, bardzo dobrze wypełnia rękę. Myślę, że każdy, kto będzie miał okazję ten chwyt złapać, od razu zobaczy, o czym mówię. Jeżeli chodzi o kolejne zmiany, już nie dotyczące akcesoriów, to jedną z nich jest wzmocnienie obszaru kolby. Tutaj w tym miejscu poprzez dodanie ożebrowania. I taką ostatnią zmianą, związaną z budową samego karabinka, jest wzmocnienie iglicy. Tak jest wzmocnienie. Zmontować karabinek i Państwu pokazać. Tutaj mamy zamek i iglicę w wersji A1, no, przepraszam, A2. Teraz pokażę, jak to wyglądało w wersji A1. Jeżeli chodzi o te zmiany związane z zamkami i z iglicami, w wersji A2 iglica została wzmocniona poprzez dodanie zgrubienia w tym obszarze. Pozwala to na zwiększenie wytrzymałości tej iglicy, zwłaszcza przy tak zwanym treningu bezstrzałowym, czyli bez amunicji. Teraz jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Zamek dla wersji A2 również wyposażony jest w paskę, tak? Dzięki czemu jest w stanie współpracować z tą iglicą. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać iglicę od A2 w zamku od A1, to niestety takiej możliwości nie ma. Te elementy są niekompatybilne wstecz. Więc w ramach tej modernizacji jest wymieniany od razu zamek z iglicą. Jeżeli chodzi o te główne zmiany, to by było na tyle. Warto wspomnieć jeszcze, że zmienił się pas. Wcześniej był dwupunktowy z możliwością przepięcia się na jeden punkt, a obecnie jest to pas wyłącznie dwupunktowy. Także wydaje mi się, że to już wszystko i dziękuję Państwu bardzo za uwagę.